randka finansowa. Jak się do takiej randki przygotować, na czym ona polega i dlaczego w ogóle warto ją robić. Jak tutaj pojawiają się nowe osoby, to nazywam się Ania Łukaszyn, jestem coachem finansowym i mentorką rozwoju finansowego. I na tym kanale gadamy o kasie. O kasie, o mentalnym podejściu do pieniędzy, o tym, jak przełamywać swoje przekonania, budować nowe wspierające, budować nowe myślenie o sobie i o pieniądzach. A te wpływa na to, ile ich mamy, jakie utrzymujemy i w jaką relację też z nimi wchodzimy. I dzisiaj będzie o randce finansowej. Uwielbiam moje randki finansowe i zaczęłam je stosować bardzo w taki sposób intuicyjny wiele lat temu. Ponieważ ja przez bardzo wiele lat próbowałam różnych podejść do finansów osobistych, do budżetu, do w ogóle do zmiany swojego myślenia o pieniądzach i wszystko działało bardzo krótkoterminowo. Głównie dlatego, że po prostu pieniądze mi się kojarzyły z czymś takim, że wiecie, że to jest takie me i be i tutaj trzeba siedzieć i coś liczyć i w ogóle ten Excel, a ja Excela nie umiem obsługiwać jakoś rewelacyjnie i zawsze mi się to tak to kojarzyło. I wiele lat temu, kiedy zaczęłam pracować nad swoimi finansami osobistymi, intuicyjnie pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, zaczęło być to, żeby po prostu ten budżet dla mnie był przyjemny. I nazywałam to wtedy takim swoim finansowym spa. I 6 lat temu zaczęłam to robić i po kilku latach dołączył do mnie mój mąż. I prowadzenie w ogóle budżetu zmieniło moje życie o nie wiem na ilu płaszczyznach. Naprawdę zmieniło moje życie bardzo, bardzo mocno. Pomogło mi odejść z przemocowego związku, pomogło mi skończyć studia, pomogło mi utrzymać dzieciaki. Doprowadziło do tego, że dzisiaj zajmuję się zawodowo coachingiem finansowym. Napisałam książkę, która była numerem 1 w Empiku swojej kategorii. Co tydzień dostaję jakąś fajną wiadomość na temat tej książki, że pomaga Wam, że czytacie, że robicie ćwiczenia, które tam są w niej zawarte. I w książce również pisałam o randce budżetowej. Więc jak zawsze u mnie ja lubię sobie pogadać na początku każdego wideo, bo jestem taką trochę gadułą. I ta randka budżetowa to właśnie była taka jedna stała rzecz, która pozwoliła na to, żeby tak wiele dobrych, fajnych rzeczy się zadziało. Bo kiedy wiemy, gdzie idą nasze pieniądze, kiedy to my nadajemy im cel, kiedy to my jesteśmy takie sprawcze w tym, zaradne finansowo, to też możemy sterować swoim życiem, a nie po prostu być na tym statku i z każdej strony w nas wieje i po prostu nie wiemy nawet, co się z nami dzieje i nie czuję, że rymuje. I tutaj gorąco Was zachęcam właśnie do tego, żeby taką randkę budżetową, randkę z finansami robić. I tutaj, jak od razu macie takie myślenie, że mój stary to się w życiu do czegoś takiego po prostu mnie wyśmieje, to się na niego nie patrz. Ty jesteś swoją tutaj panią swojego losu, czy jakby o tym nie powiedział. Zacznij samodzielnie. Albo się dołączy, albo się nie dołączy. To już twoja odpowiedzialność jest za siebie i za swoje finanse. A swoim zachowaniem też bardzo często sprawiamy, że ta druga połówka jednak do nas dołącza, bo też widzi, że to jest po prostu, tam nie musi być kłótni, nie musi być spięć, po prostu można to zrobić w taki sposób naprawdę przyjemny. Mój mąż obecny, bo wyszłam drugi raz za mąż ponad rok temu, on przez pierwsze 2 lata się patrzył na te moje randki finansowe i wiecie, on miał swój budżet i swoje tam rzeczy, ja miałam swoje. Aż w końcu tak się spojrzał, raz ze mną usiadł, drugi, trzeci. Od kilku lat robimy to wspólnie, ale nigdy też na niego nie naciskałam, bo zawsze mówię, słuchaj, kolego sympatyczny, ja tutaj wiem, co robię i jak chcesz dołączyć, zapraszam. Więc od czego zacząć taką randkę finansową? Jak będę gdzieś patrzyła w dół, to po prostu patrzę sobie, mam te notatki. Zaczynamy od tego, żeby sobie w ogóle je ustalić w kalendarzu. I teraz oczywiście bardzo ważne pytanie, tak? Czyli czy ile takich randek finansowych w miesiącu powinniśmy sobie robić? I czy taka randka powinna być tylko co miesiąc, kiedy ustalamy sobie budżet? Kiedy zaczynałam swoje randki finansowe,
to ja potrzebowałam sobie robić je dosyć często, ponieważ nie miałam takiego, nie miałam ze sobą takiego jeszcze takiego systemu ustalonego. Więcej to było takiego zapisywania sobie tutaj, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda z tygodnia na tydzień. Więc w moim przypadku na początku działało robienie sobie randek co tydzień. Ustalałam sobie jakiś dzień, to było kilka minut, siadałam sobie z moimi tam notatkami, z moim zeszytem, w bardzo różnych miejscach robiłam te swoje budżety i w ten sposób sobie to robiłam. Ogólnie zasada jest taka, żeby robić to przynajmniej raz w miesiącu. I ja bardzo polecam ten moment pomiędzy wypłatami, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, bo nam też się zdarza, że nam się to po prostu przesuwa. Nasz cykl budżetowy już się zaczyna, bo mamy to wszystko zautomatyzowane, a my na przykład robimy randkę budżetową kilka dni później, bo mój mąż na przykład tak pracuje, po prostu życie się zadziewa, więc tutaj trzeba sobie to dopasować do siebie. Jednak ja w takim idealnym świecie bardzo mocno polecam, żeby to było między rozpoczęciem jednego cyklu budżetowego a drugiego. Kiedy się wasz cykl rozpoczyna, to od was zależy, czy to jest od wypłaty do wypłaty, czy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wy znacie swoje finanse najlepiej, wiecie, jak to u was będzie też najlepiej działało. My na przykład zaczynamy z cyklem takim, przyzwyczailiśmy się do tego, my zaczynamy od sobie po 20 w ostatni czwartek miesiąca. Wynika to z tego, jak po prostu prowadziliśmy budżet do tej pory, ze starą pracą mojego męża, mój dochód zawsze był nieregularny, więc w naszym przypadku na przykład tak to działa. I tutaj, kiedy ja mówię o tym pomiędzy tymi cyklami budżetowymi, to chodzi o to, żeby sobie podliczyć ten nasz poprzedni miesiąc, zobaczyć, co tam się działo, jak on wyglądał, gdzie wam pieniądze tutaj być może uciekły, a gdzie zostały, sprawdzić sobie swoje oszczędności, sprawdzić sobie swoje inwestycje, podliczyć to sobie, co tutaj było dobrze, trochę refleksji sobie zrobić, ok, tutaj trochę popłynęliśmy, a tam być może nie przewidzieliśmy sobie czegoś. Tu być może warto by było założyć sobie na to w przyszłości jakiś fundusz, albo na przykład cokolwiek. Będziecie sobie to robili, będziecie widzieli też, jak to u was wygląda. I planujemy sobie wtedy ten kolejny miesiąc. Więc u nas planowanie kolejnego miesiąca wygląda tak, że po prostu mamy swój budżet w Excelu, robimy ten sam budżet od X lat już, kopiujemy sobie po prostu na kolejny miesiąc, nasze wydatki są stałe. Arkusze do budżetowania znajdziecie na dole, w linkach tych, które my używamy do budżetowania. I po prostu sobie tutaj planujemy na kolejny miesiąc, tak? Czyli okej, patrzę sobie, co w tym kolejnym miesiącu się wydarzy, na co tutaj muszę przeznaczyć pieniądze, o czym być może nie pomyślałam, jak wyglądają nasze cele finansowe, jak wyglądają nasze oszczędności, jak wygląda nasz budżet do tej pory, czego nam tutaj potrzeba, a o czym być może zapomnieliśmy. I tak sobie tutaj to zaczynamy rozplanowywać. I bardzo tutaj też polecam, teraz będziesz mi to instalował, no oczywiście, że tak. Bardzo tutaj też polecam taki sposób, żeby patrzeć też na ten budżet nie tylko na miesiąc do przodu, ale ogólnie na takie ujęcie kwartalne, tak? Czyli patrzę sobie, ok, teraz w tym miesiącu na przykład jest XYZ, a co będzie jeszcze do końca roku? Akurat nagrywam to na początku października, czyli no w tym miesiącu wiem, że moje dzieciaki na przykład mają wolne w szkole, więc wiem, że zapłaciłam na przykład za obiady mniej. No tak, zapłaciłam za obiady mniej, to te pieniądze dorzucam sobie do funduszu spożywczego, bo będą w domu, będą po prostu koło lodówki z nudów, będą chodzić, no bo jestem mamą od wielu, wielu lat i znam te moje dzieci jak zły szeląg. Więc w ten sposób sobie na to patrzę. Patrzę sobie, że okej, niedługo będą święta, będą urodziny, jak nasze fundusze tutaj wyglądają. Sprawdzam to sobie. Także to jest taka jedna rzecz. Zaplanuj to sobie po prostu w kalendarzu. Kiedy masz taki moment na to swoje finansowe spa i faktycznie wtedy sobie przygotuj i takie fajne miejsce do tego. Zaplanuj to sobie, czy ze sobą, czy właśnie ze swoim partnerem, czy partnerką, żebyście też robili to razem, jeżeli macie taką na to przestrzeń i ochotę. Ale pamiętaj, jak nie chcę dołączyć, to jest też opcja ok. Ty jesteś odpowiedzialna za swoje finanse. Druga rzecz.
Wybierz narzędzie do zarządzania finansami. Sprawdź sobie. Tak jak powiedziałam na początku, ja absolutnie nie znosiłam Excela. Jakbyście mi dały Excela, to ja tam sobie coś tam ściągałam, wiecie, z tych Exceli, które tam były dostępne, z arkuszy kalkulacyjnych, które były dostępne. I a to mi się coś wykrzaczyło, a ja tego potem nie potrafiłam z powrotem zrobić i się wkurzałam. I się tutaj strasznie wkurzałam. I ja przez bardzo, bardzo wiele lat prowadziłam budżet domowy w zeszycie, po prostu. Miałam swoje długopisy kolorowe, miałam swoje jakieś flamastry, mam nawet jeszcze gdzieś ten zeszyt, w którym prowadziłam te moje budżety takie dla siebie na pamiątkę. I bardzo wiele lat mi to tak wychodziło. Miałam też taki e-book budżet domowy i tam miałam takie karty pracy. I potem w tych kartach pracy przez wiele lat prowadziłam swoje budżety. Chyba tych kart się pozbyłam kiedyś, jak sprzątałam, bo też wiecie, takie makulatory, to się tam trochę człowiekowi zbiera. Ale to też była super opcja na to, żeby po prostu było to przyjemnie, bo te karty pracy były takie ładne, różowe i tam sobie zapisywałam różne rzeczy i tak się po prostu człowiek tak się też przy tym chillował, bo takie zapisywanie to jest takie uspokajające. Także to była taka metoda. A potem mój najlepszy mąż, który jest absolutnym mistrzem arkusza kalkulacyjnego, zdjął ze mnie to, czego ja nie znoszę, więc jak mi się coś wykrzaczy, to on mi tam to po prostu naprawia. I przygotował dla mnie arkusz, który też jest dla Was do pobrania, więc korzystajcie sobie z tego. Przygotował dla mnie taki arkusz, który jest po prostu prosty jak konstrukcja cepa. Ja z tego arkusza korzystam od bardzo wielu lat i wiem, że Wy też korzystacie, bo ten arkusz pobrało kilka tysięcy osób i warto sobie z niego skorzystać. I ten arkusz na przykład dla mnie jest jednak dużo fajniejszym narzędziem, ponieważ ja mogę sobie spojrzeć z lotu ptaka. Jak wyglądał mój budżet 2 lata temu, rok temu, 3 lata temu, bo ja ten arkusz korzystam z niego tak od 3 lat pi razy oko. I też jest dla mnie po prostu łatwiejszy, bo tutaj nie muszę wszystkiego od nowa przepisywać, kopiuję sobie, coś sobie wyrzucę, coś sobie dorzucę. Jest po prostu dużo bardziej taki elastyczny, jeżeli chodzi o tą pracę z budżetem. I kolejna rzecz to jest to, żeby sobie stworzyć miłą atmosferę. No ja na przykład, jak sobie siadałam do tego budżetu i od lat to robię, no to przygrywają mi divy popu lat 90. wczesnych lat 2000. Czyli po prostu tam gra Celina Dion, gra Whitney Houston, gra Mariah Carey, gra Shania Twain. I ja po prostu sobie wrzucam jakąś playlistę, cokolwiek sobie na YouTubie tam znajdę. Włączam sobie komputer i tak jak powiedziałam, to jest czas, kiedy to nie jest taki łapany czas między gotowaniem obiadu a odpowiadaniem na maile, tylko faktycznie to jest na przykład czas, jest sobie taką pół godziny albo godzinę sobie po prostu z moim mężem wyciągamy. Wcześniej, tak jak mówiłam, robiłam to sama i zapalałam sobie świeczuszkę, okrywałam się kocem, albo sobie robiłam herbatkę, albo jak było ciepło, to coś zimnego do picia. I to po prostu było dla mnie tak przyjemne, bo też muszę się z Wami tutaj czymś podzielić. Mi się, mimo tego, że ja to robię wiele, wiele lat, to mi się bardzo często nie chce siadać do tego budżetu, ale kiedy wiem, że to jest tak przyjemne, że to jest właśnie taki moment dla mnie, że będzie ta świeczunia, ta herbatuśka, czekaj, tak zdrabniam to w ogóle, nie wiadomo, że będzie ta świeczka, będzie herbatka, będzie przyjemnie, będzie kolorowo, będzie na różowo, będą fajne długopisy, będzie jakieś może ciasteczko tam, jak mamy w domu, to tam coś tam wyjmę, coś słodkiego dla nas i po prostu sobie siedzę i to jest taki spa dla mnie. I tak mi się to po prostu przyjemnie kojarzy i Wam proponuję to samo. Pamiętam, że jak moje klientki na przykład rozmawiałyśmy o tym, to niektóre brały swój budżet na randkę do kawiarni. I to też jest opcja, że jak naprawdę masz taką ogromną niechęć, żeby tam sobie usiąść, to czasami wystarczy ta zmiana miejsca, że być może ten budżet sobie, pójdę sobie go do kawiarni zrobię, albo nagrodzę się za to, że go zrobiłam, czyli najpierw sobie robię budżet, patrzę sobie, jak moje finanse wyglądają po prostu rewelacyjnie, widzę, że mam odłożoną część gotówki na takie bailando życiowe, czyli po prostu na, ja to nazywam takie kieszonkowe dla nas, ale to jak zwał, tak zwał. Mam po prostu takie swoje bailando
i sobie idę, kupuję pyszną kawę w kawiarni, albo po prostu sobie idę na fajny spacer, też żeby się właśnie tak robić sobie takie pozytywne zakończenie tego nowego naszego nawyku, co też jest bardzo, bardzo ważne, żeby nasz mózg jak najbardziej to właśnie kojarzył z czymś pozytywnym, przyjemnym. No i daj sobie przestrzeń na emocje. O tym się bardzo mało mówi, a wiele z nas to będzie przeżywać. To znaczy, jak będziemy budżetować, nieważne ile lat to robicie, u mnie się to do tej pory pojawia czasami, wiem, z czego to wynika. To też bardzo mocno będzie zależało od naszej cech osobowości, ale też my o pieniądzach myślimy emocjonalnie. To jest ogromny mit, że pieniądze... Kiedyś tak nauka ekonomiczna właśnie o tym mówiła, że pieniądze, wszelkiego rodzaju decyzje finansowe to są decyzje racjonalne. No to jest bujda na resorach. Dzisiaj już wiemy, że za decyzje finansowe odpowiada nasza limbiczna część mózgu. To znaczy, my sobie najpierw o pieniądzach myślimy emocjonalnie, a potem cokolwiek decyzję podejmiemy, to za to odpowiada nasza część mózgu racjonalna. I to sobie zracjonalizuje, jak tylko będzie sobie chciało. I dopowiemy sobie do tego historię, dopowiemy sobie do tego wymówki, dopowiemy sobie do tej naszej decyzji wymówki, albo sobie ją poprzemy, że tak, uda mi się, dopowiemy sobie wszelkiego rodzaju dowody na poparcie naszej tezy, którą właśnie ta limbiczna część mózgu, te emocje nam tutaj podjęły. Więc emocje też nie zawsze nam mówią prawdę o naszym stanie faktycznym. Na tyle, na ile rozmawiałam z setkami kobiet w mojej praktyce i też na ile badań przeczytałam i książek i byłam na różnego rodzaju kursach i szkoleniach, tak wiem, że ilość pieniędzy na koncie nie równa się poczucie bezpieczeństwa finansowego. Do tego tutaj chciałam tak naprawdę nawiązać. Więc można mieć na koncie 100 tysięcy, dwa mieszkania na wynajmie i tego typu rzeczy, a dalej sobie po prostu skąpić na to, żeby pojechać autobusem dwa przystanki, albo sobie skąpić na kawę. Bo no nie, ja tutaj muszę każdego grosza po prostu ciułać. Albo w drugą stronę. Wydajemy wszystko po prostu jak leci, te emocje nami biorą górę. Albo jest jeszcze trzecia opcja, bardzo częsta, czyli jest od takiego maksymalnego oszczędzania do popuszczania po prostu pasa i muszę, bo się uduszę, bo tak długo byłam w restrykcji, że po prostu teraz muszę tutaj z niej wyjść. Więc daj sobie tą przestrzeń na emocje przy budżecie. Tylko, kiedy ja mówię o przestrzeni, patrz sobie na to, co się tutaj pojawia. Jak potrzebujesz, to zrób 3 kroki. Pochódź sobie koło swojego stolika, czy tam przy czym miałbyś ten budżet przy biurku, załóżmy, tak? Ja bym wtedy wstała od biurka, poszła, otworzyła okno, zrobiła 3 głębokie wdechy, poszła sobie, zrobiła herbatę na przykład i wróciłabym z powrotem do tego budżetu. A potem zrobiłabym sobie taki emocjonalny remament, czyli okej, o co mi tutaj chodzi? Co się tak naprawdę zadziało? Bo czasami to jest po prostu to, że mieliśmy za sobą tydzień pełen różnych emocji, różne rzeczy się działy. Czasami to jest to, że po prostu jesteśmy w takiej fazie cyklu, że jesteśmy bardziej zmęczone i to na nas może wpływać. Czasami to jest taka pierdoła, że po prostu żeśmy się nie wyspały i nie dojadły. I wiecie, ja tutaj nie podchodź do mnie, jak ja jestem głodna, bo ja wtedy po prostu gryzę na przykład. Czasami to jest po prostu taki strach, który nie ma w ogóle takiego znaczenia w rzeczywistości. Tylko tutaj trzeba tymi emocjami się zająć, zaopiekować i dać im też dojść do głosu, bo one też mają dla Ciebie bardzo ważną wiadomość. Więc daj sobie na to czas, ale wróć do tego budżetu. Nie uciekaj od niego. Nie pozwalaj sobie na to, że o Boże, ja już jestem taka w tych emocjach, że już po prostu zamykam komputer, zamykam co tam było i ja już po prostu, mnie tutaj nie było nigdy, tak? Nie, wróć do tego budżetu, jesteś dorosłą kobietą. Dorosłe kobiety zarządzają swoimi pieniędzmi, nie pozwól swoim częściom, które powstały jakieś x lat temu, rządzić tym show dzisiejszym.
ty tutaj rządzisz, tak? Także wyjdź do tego budżetu, zakończ go, a potem zrób sobie tą nagrodę. Idź na spacer, wychilluj się, włącz sobie jakiś fajny serial, idź do kawiarni, tak jak mówiłam, jeżeli masz taką, masz na to ochotę. No bo właśnie, zaplanuj sobie nagrodę po takiej randce budżetowej. My na przykład bardzo często z moim mężem chodzimy sobie na spacer, jak jest pogoda. To jest taka nasza nagroda, bo po prostu my bardzo lubimy spędzać razem czas i lubimy razem spacerować. Ale kiedyś, jak robiłam sobie budżet, to po pierwsze, ja się nagradzam mentalnie. To znaczy mówię sobie, kurde, Anka, ty to dajesz czadu. Ty to tutaj... Zobacz te budżety, zawsze tak podchodzisz do tego i mówisz, Boże, to będzie taka katastrofa, a wychodzisz z tego budżetu i mówisz, no, Aneczka tutaj szałpał i waciki wyszło w tym twoim budżecie, bo 9 na 10 razy jest naprawdę lepiej niż zakładaliśmy na początku. I tego ci tutaj życzę, żebyś się nagradzała, żebyś sobie mówiła, że jest fajnie, żebyś się doceniała za to, gdzie coś zrobiłaś dobrze, ale też akceptowała to, że jesteśmy tylko ludźmi, noga nam się powinie, czegoś nie zauważymy, czegoś nie dopatrzymy, bo tak po prostu wygląda życie większości z nas. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to wideo ci się spodobało i zapraszam cię na kolejne. I tak, jak ktoś już wytrzymał tutaj do końca, to też chciałam powiedzieć, że to wideo dzisiejsze powstało na bazie newslettera, który piszę do was co sobotę. Wysyłam o 9 rano newsletter. Więc jak chcesz takie listy ode mnie otrzymywać, a czasami przerabiam je na wideo, ale nie wszystkie, to po prostu się zapisz. Link jest przypięty w komentarzu. Wtedy też takiego fajnego e-booka dostaniesz ode mnie w prezencie za 0 zł. E-book się nazywa 5 pytań do tego, aby... 5 pytań do tego, aby coś tam zrobić z twoją relacją z pieniędzmi. Zmęczyłam się i ten e-book po prostu jest na dole przypięty w komentarzu. Jak ktoś tutaj wytrzymał, to ja jestem pełna podziwu. Dzięki wam wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejny czwartek. Buziaki, pa, pa.